6000. Wszyscy korzystający wystawili wysoką ocenę, jeżeli chodzi o właśnie sposób informowania o nabytych uprawnieniach emerytalnych, co też nas skłoniło do tego, aby już na trwale doradcy emerytalni weszli na salę obsługi klientów i służyli naszym ubezpieczonym. Każda osoba, która będzie przymierzała się do przejścia na emeryturę, może skorzystać z usługi doradcy emerytalnego i ma to głównie polegać na tym, aby zindywidualizować to prawo do świadczenia, aby popatrzeć na swoją karierę ubezpieczeniową, stan konta ubezpieczonego, czyli de facto wielkość składek, które przez całe życie gromadziliśmy, one są waloryzowane, i popatrzeć także, kiedy chcemy przejść na emeryturę, i doradca odpowie, że ta emerytura będzie wynosiła, jeżeli podejmiemy tą decyzję dniem 1 października, x złotych, ale także powinniśmy zapytać, jeżeli byśmy tą decyzję przesunęli na początek przyszłego roku, a wtedy cały jeszcze rok wchodzi do podstawy wymiaru świadczenia, czy też w jakimś późniejszym czasie, doradca